Karolina Kamińska, witam Państwa w poniedziałek, 16 stycznia. Rozpoczynamy Telefakty. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy za nami. Trafiam na takie pokaźne bilonowe puszki. Rusza nowy nabór wniosków w Powiatowym Urzędzie Pracy. Emocjonujący mecz ostrowieckich siatkarek. Zabrakło nam tak naprawdę determinacji w obronie w tych ważnych momentach. Piąty finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy to już historia. Ostrowiec Świętokrzyski z Fundacją Jurka Owsiaka gra od początku, z roku na rok bijąc rekordy. W tym roku padły kolejne. Największa liczba wolontariuszy i najwięcej pieniędzy w puszkach. A to jeszcze nie koniec. Internetowe aukcje nadal trwają. Mieszkańcy Ostrowca Świętokrzyskiego zjednoczyli siły i po raz kolejny pokazali, że wspólnie można zrobić wiele dobrego. Podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszym mieście, porównując lata poprzednie, kwestowała największa liczba wolontariuszy. Od rana na ulicach miasta było ich aż 300, niektórzy w bardzo nietypowych strojach. W sumie dużo osób na nas patrzyło, uśmiechali się i dużo dzieci podchodziło, podbiegało, cieszyło się. Jedni przebrani, drudzy z terminalami płatniczymi. Po raz pierwszy trzech wolontariuszy w Ostrowcu Świętokrzyskim wyposażonych było w takie urządzenie. Były różne reakcje na terminal, ale z reguły tak około 15 osób korzystało z terminalu. Od około godziny 15 wolontariusze przybywali do sztabu, który jak co roku zlokalizowany był w osiedlowym domu kultury. Tam po całym dniu pracy czekały na nich ciepłe posiłki i niespodzianki. Gorąca atmosfera, wolontariusze przychodzą, rozliczają się już z pierwszych puszek. Można usiąść, zjeść, napić się gorącej herbaty. Mamy również kącik z grami. Najpierw wolontariusze zbierali pieniądze do puszek, żeby później kolejni mogli je liczyć. Jak mówią, to żmudne, ale bardzo radosne zajęcie. Trafiam na takie pokaźne bilonowe puszki, ale są i ponad 1000, także myślę, że jest super. Super było też na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie odbywały się główne wydarzenia w ramach 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pokaz samochodów zabytkowych, licytacje gadżetów czy występy na scenie. Do zabawy ostrowczan zagrzewał m.in. zespół Champion, którego członkowie w tym roku mocno zaangażowali się w wielkie granie. Można wylicytować z nami kolację, udział w teledysku i bawić się z nami na rynku. Także dzisiaj bardzo gorąco wspieramy. Zaczęliśmy już wczoraj na studniówce w Staszicu. Cała obsługa zapiecka wrzuciła pieniądze. Mamy pełną puszkę prawie. Nie wiem, czy się zmieści jeszcze coś dzisiaj, ale będziemy upychać. Ostrowiecki artysta Zbigniew Sawaryn, angażując się w akcję, postanowił na swój sposób nagradzać darczyńców. Zaoferowałem każdemu, kto przy mnie wrzuci dwie dychy co najmniej do puchy Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, miniaturkę moją autentyczną, oryginalną, jako taką super nagrodę. Miniaturki rozeszły się w mgnieniu oka, a darczyńców i zwolenników Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Ostrowcu nie brakuje. Z całego serca wspieram Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jak tylko mogę, w każdym finale biorę udział. Bardzo się cieszymy, że taka akcja jest. To już pewne, w Ostrowcu Świętokrzyskim podczas 25. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy padł rekord. Sztab zakończył rozliczanie wolontariuszy kwotą ponad 74 tysięcy złotych, ale to nie koniec grania. Na pewno to granie jeszcze się nie kończy. Jeszcze są licytacje na Allegro, które trwają. Dzisiaj dodajemy nowe przedmioty, które wczoraj nie udało nam się już z braku czasu i napięcia programu na rynku zlicytować. Niedziela 15 stycznia na rynku w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończyła się występem zespołu Harlem i oczywiście światełkiem do nieba.
Wolontariuszem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy mógł zostać każdy, niezależnie od wieku. W Ostrowcu Świętokrzyskim najmłodszy wolontariusz miał, uwaga, 6 miesięcy. Było też wielu przedszkolaków, m.in. z niepublicznego żłobka i przedszkola Pajacyk, którzy do swoich puszek zbierali pieniądze jeszcze dzisiaj. Kamila, Nela, Gabrysia, Ala i Nadia, choć mają dopiero po kilka lat, to wolontariat w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest im dobrze znany. Po raz czwarty. A ile masz lat? 4. Drugi. 5 już zbieram. A ile masz lat? 5. Wolontariuszki dobrze wiedzą, komu i dlaczego chcą pomagać. Zbieram pieniążki dla chorych dzieci starszych. Dla chorych dzieci i dla seniorów, ponieważ zbieram, bo lubię pomagać. Zbieram na chore dzieci. Dlaczego to robisz? No, żeby dla chorych osób. Dlatego, żeby małe dzieci wyzdrowiały i duzi. Wczoraj razem z rodzicami przemierzały ulice Ostrowca Świętokrzyskiego i zbierały pieniądze do puszek. Na tym jednak zbiórki nie zakończyły. Dziś przyszły z puszkami do swojego przedszkola i odwiedzając każdą grupę w Pajacyku, dalej kwestowały. A to jest ten kawałek. Tak, i to. Hop. Proszę, ślicznie. Po raz drugi włączyliśmy się właśnie w grę z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Rok temu były to dwie dziewczynki, Alicja Gębka i Kamilka Kaptur. W tym roku grono się poszerzyło, mamy 4 wolontariuszki. Doszły jeszcze oprócz Alusi i Kamilki, doszła Gabrysia Rogowska i Nadia Rogowska. Także mamy spore grono. My też włączyliśmy się, panie powrzucały do puszki, my powrzucaliśmy pieniążki do puszki. No myślę, że jakaś kwota się zbierze i oby to, tak jak pan Owsiak mówi, to trwało do końca świata i jeszcze dłużej. Przedszkolaki odwiedzili przedstawiciele Ostrowieckiego Sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Były podziękowania za kwestę i liczenie zebranych funduszy. Szef sztabu Dariusz Czupryński podkreśla duże zaangażowanie w akcję wielu instytucji z terenu Ostrowca Świętokrzyskiego. Pajacyk i nie tylko Pajacyk, bo jeszcze inne przedszkola grają, inne placówki oświatowe w Ostrowcu, szkoły, bursa szkolna, więc na pewno to granie jeszcze się nie kończy. Podczas ubiegłorocznej akcji wolontariuszkom z niepublicznego przedszkola Pajacyk udało się zebrać prawie 1000 zł. Wiele wskazuje na to, że 25. finał przyniósł jeszcze więcej funduszy. Wszystko dla ratowania zdrowia i życia dzieci i seniorów. Ruszył nabór wniosków na organizację 6-miesięcznych staży dla bezrobotnych. Termin ich składania minie 27 stycznia. Natomiast wnioski na pozostałe formy aktywizacji zawodowej w tym roku będą przyjmowane w trybie ciągłym, aż do wyczerpania pieniędzy przeznaczonych na dany cel. Na jakie wsparcie mogą liczyć bezrobotni, o tym w naszym materiale. Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim na aktywizację bezrobotnych przeznaczy w tym roku 17 milionów złotych. Osoby, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, mogą liczyć na większe wsparcie, maksymalnie 22 tysiące złotych. To o 4 tysiące więcej niż w 2016 roku. Wystarczy złożyć wniosek, który powinien zawierać biznesplan, a także kalkulację wydatków. Wymagamy poręczycieli, są różne formy zabezpieczenia oczywiście, ale tutaj najczęstszą formą jest posiadanie 2 poręczycieli, którzy będą posiadali dochód, wynagrodzenie rzędu co najmniej 2000 brutto miesięcznie. Wnioski przyjmowane są w trybie ciągłym. Po 30 dniach powinny być rozpatrzone. Warunkiem, jaki musi spełnić przyszły przedsiębiorca, jest utrzymanie działalności przez 12 miesięcy. Jeśli ktoś chce zmienić zawód, może skorzystać ze szkoleń. Tutaj byśmy oferowali po prostu czy też szkolenia indywidualne. W kwocie, dodam, to jest stawka zwiększona maksymalnie do 5500 zł, w tym też studia podyplomowe są finansowane. Z wnioskiem też występuje osoba bezrobotna z odpowiednim umotywowaniem i oczywiście wstępnym oświadczeniem przyszłego pracodawcy o zamiarze zatrudnienia, bo musimy się kierować zasadą efektywności.
Dla osób do 30 roku życia przygotowano ofertę przy wsparciu unijnych pieniędzy. I mówimy tutaj o bonie szkoleniowym, gdzie stawka maksymalna do wysokości 4000 zł możemy finansować takie indywidualne szkolenie, czy też na przykład bon na zasiedlenie, który w tamtym roku cieszył się dużym zainteresowaniem dla tych osób, które miały plany zatrudnienia w innym miejscu powyżej 80 km od dotychczasowego miejsca zamieszkania. Taka osoba może liczyć na jednorazową dotację w wysokości 7,5 tysiąca złotych. Jedynym warunkiem jest podjęcie zatrudnienia przez minimum pół roku. I długo wyczekiwana zmiana. Staże zawodowe w tym roku zostały wydłużone do 6 miesięcy. To pomoc dla bezrobotnych i pracodawców, którzy po upływie stażu są zobowiązani do zatrudnienia danej osoby. Dla umowy o pracę jest to co najmniej pół etatu na 3 miesiące. Dla umowy zlecenia wynagrodzenie musi być równe minimalnemu i to tak samo w przypadku umowy o dzieło. Pierwszy termin składania wniosków rozpoczął się dzisiaj, to jest 16 stycznia i potrwa do 27 stycznia. Kolejna szansa na złożenie wniosku o staż będzie pod koniec lutego. Wszystkie terminy dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowcu Świętokrzyskim. 8 firm budowlanych z całej Polski przystąpiło do przetargu na przebudowę budynków dawnego browaru przy ulicy Sienieńskiej. Teraz komisja konkursowa ma czas na analizę przedstawionych ofert i wybór tej najlepszej. 18 286 tysięcy złotych to najniższa kwota na wykonanie inwestycji, jaką zaproponowała firma Starnowa. Natomiast najwyższą cenę, prawie 27 milionów złotych, wystawiła firma z Ostrowca Świętokrzyskiego. Informacje z otwarcia ofert zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miasta. Przebudowa budynków dawnego browaru w systemie Zaprojektuj i Wybuduj ma być realizowana na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej, Miejskiego Centrum Kultury oraz Biura Wystaw Artystycznych. Na czas realizacji inwestycji instytucje zostaną przeniesione prawdopodobnie do tymczasowych pomieszczeń w budynku kina Etiuda. Całe przedsięwzięcie kosztować będzie ponad 21 milionów złotych. Gmina Ostrowiec otrzyma prawie 17 milionów dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Teraz ważna informacja dla mieszkańców spółdzielni Hutnik. 17 stycznia, to jest we wtorek, o godzinie 17 w auli publicznej Szkoły Podstawowej nr 5 osiedle Ogrody 20 odbędzie się spotkanie, na którym zarząd przedstawi sytuację spółdzielni. W minioną sobotę emocjonujące spotkanie rozegrały siatkarki KSZO Ostrowiec. Pomarańczowo-czarne we własnej hali podejmowały drużynę Grot Budowlani Łódź. Rozstrzygnięcie meczu nastąpiło dopiero w tie-breaku, który 15-12 wygrały siatkarki z Łodzi. Aż 5 setów potrzebowały siatkarki budowlanych Łódź, by odnieść zwycięstwo w meczu Orlen Ligi w Ostrowcu Świętokrzyskim. Dobra gra drużyny KSZO pozwoliła kibicom w hali przy Świętokrzyskiej na przeżywanie wspaniałych emocji podczas sobotniej potyczki KSZO Budowlani, zakończonej zwycięstwem budowlanych 3-2. W poszczególnych setach 25-19, 17-25, 25-22, 23-25 i w tiebreaku porażka pomarańczowo-czarnych 12. Założenia mieliśmy bardzo konkretne, bo zespół gra z Łodzi w każdym elemencie bardzo silnie, zwłaszcza w ataku. Ten atak jest naprawdę męski i wiedzieliśmy o tym i mieliśmy stać w pewnych miejscach. Trochę nam tu zabrakło obrony, bo przecież wiadomo, że blokiem wszystkiego nie złapiemy. No, to są zawodniczki, które grają w kadrach i swoich krajów, tak jak Grobelna i klasowa zawodniczka. No, co tu dużo mówić. No, zabrakło nam tak naprawdę determinacji w obronie w tych ważnych momentach, bo później cały kształt był naprawdę pozytywny. Wyżej notowany zespół z Łodzi, który przed tym spotkaniem plasował się na trzecim miejscu w tabeli Orlen Ligi, na końcowy sukces musiał się mocno napracować. Mimo wielu błędów własnych ekipa z Łodzi wywiozła z Ostrowca nie komplet, a tylko 2 punkty. Dzisiaj graliśmy na 2 zespoły, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, bo popełniałem 14 błędów w pierwszym secie, później w każdym po 9-10. To bardzo się podaje rękę przeciwnikowi, na pewno. To jest nasz kolejny mecz, gdzie trudności z zagrywką, jeśli chodzi o ilość właśnie zepsutych, stosunek do jakości, które w ogóle nam nie dają możliwości gry na kontrataku. To jest to, nad czym teraz się musimy
nad czym się musimy pochylić i na pewno szybko to zmienić. Naprawdę niewiele brakowało, by cała pula punktowa pozostała w Ostrowcu. W najważniejszych momentach meczu decydowało jednak doświadczenie zawodniczek z Łodzi. Jak nie obronimy piłki sytuacyjnej, to nie wykończymy. Obroniliśmy ich dosyć dużo dzisiaj i ten mecz dlatego był wyrównany. No szkoda, dwie, trzy piłki w tiebreaku i dwie, trzy piłki tak naprawdę w czwartym secie zdecydowały o tym, że 3-2 przegraliśmy, ale no, trzeba się cieszyć, bo co tu dużo mówić, no. Nasz zespół z naszym budżetem, przepraszam za te słowa, bo nie mogę tak powiedzieć, bo ja wierzę w swoje dziewczyny. No jest nasz, chociaż jestem z zewnątrz, ale jest nasz i my robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby grać zawsze coraz lepiej. No i mam nadzieję, że dziewczyny i nasi kibice to widzą. Najlepszą siatkarką tego ciekawego pojedynku została reprezentantka Belgii z polskim paszportem, atakująca Kaja Grobelna. Ten mecz też mógł się inaczej skończyć, więc my się bardzo cieszymy, że jednak wygraliśmy to spotkanie. Co mogę jeszcze powiedzieć? No błędy, jeszcze raz błędy. Ostrowiec zagrał dobrze w obronie, dobrze w zagrywce, ale to my popełniałyśmy masa błędów w zagrywce. My miałyśmy problem przebić piłkę na drugą stronę i od tego się wszystko zaczęło. Kolejną szansę na pokazanie swoich umiejętności dostała od swojego szkoleniowca 18-letnia Paulina Strojwąs. Co ważne, swoją szansę po prostu wykorzystała. Czy myślę, że zrobiłyśmy wszystko, co mogłyśmy i my się bardzo cieszymy z tego jednego punktu, bo przed meczem brałybyśmy na pewno to w ciemno. Fakt faktem, no mogłyśmy zdobyć 3 punkty i to było na wyciągnięcie ręki i naprawdę niewiele zabrakło, ale no naprawdę cieszymy się. To jest trzecia drużyna tabeli, my jesteśmy na 11. miejscu, także cieszymy się. Ja znowu staram się wykorzystać każdą szansę, którą mi trener daje, czasem lepiej, czasem gorzej. Kolejnym rywalem zespołu ze Świętokrzyskiej będzie już w najbliższy weekend Muszynianka. Mecz rozegrany zostanie w Muszynie. I tą sportową informacją kończymy dzisiejsze wydanie Telefaktów. Ja dziękuję za uwagę, życzę spokojnego i miłego wieczoru. Do zobaczenia jutro, oczywiście o 17.30.